Witamy ponownie na podcaście 8A i 8akademii.pl. Dzisiaj po raz drugi jest u nas gościem Bogumił Słama. Bobas, cześć. Witam. Bobas był przez kilkanaście lat szefem szkolenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu. Jest również przewodnikiem IVBV, to jest przewodnik międzynarodowy. I będziemy dzisiaj rozmawiać o przewodnictwie i głównie o czarnym przewodnictwie. Może powiesz nam na początek, jak wygląda kwestia uprawnień przewodnickich w Polsce i w Europie, na świecie, jakie w ogóle są uprawnienia, jakie są kategorie przewodników górskich? No, nie chciałbym jakiejś bzdury powiedzieć, dlatego powiem dość oględnie o tych sprawach, ponieważ w ostatnich latach zrobił się wielki bałagan z uprawnieniami, z przewodnictwem. Generalnie to jest tak, z tego co ja wiem, na świecie, w Europie powiedzmy sobie tutaj. W każdych górach istnieją grupy ludzi zajmujących się przewodnictwem i są to takie związki krajowe czy regionalne. Są przewodnicy z Doliny Szamonii, są przewodnicy z rejonu Zermatt, którzy specjalizują się w chodzeniu tam. Mają swoje znaczki, swoje oznaki. Czasem to jest tak, że podlegają w różnych takich większych grupach podkrajowe związki i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej można powiedzieć, że to się niewiele między sobą różni. Wszyscy, żeby zostać przewodnikiem, muszą mieć doświadczenie górskie, muszą zarówno umieć poruszać się w skale, jak w lodzie, w śniegu, a jednocześnie muszą umieć jeździć na nartach, poruszać się na nartach i od bardzo dawna już również na nartach terenowych, skitur tak zwany, tak? Czy ski alpinizm, czy jak to nazwać. Teraz nad tym wszystkim w tych związkach krajowych unosi się organizacja IVBV, która ma też swoje nazwy po francusku i po niemiecku. No i to jest taki związek, który skupia różne grupy przewodnickie krajowe. One się różnie nazywają. W Polsce na przykład nazywa się to Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich, które założyliśmy ileś tam lat temu. Byłem jedną z osób, która to zakładała. No i teraz występuje się o takie wstąpienie do tego IVBV. No są procedury odpowiednie, nie będę tutaj w szczegółach się rozgadywał, bo to nie o to chodzi. No i trzeba ukończyć, żeby stać się takim przewodnikiem, trzeba ukończyć kursy. Kursy prowadzą albo są kursy prowadzone są przez krajowe siły, krajowymi przewodnikami, albo korzysta się też z innych związków. My jako wchodzący, ponieważ nie mieliśmy własnych sił zupełnie wszystkich, to korzystaliśmy z, no w niektórych rzeczach z naszych, z naszego kolegi, który Polaka, który w Niemczech siedział i był tam w strukturach IVBV pracował i nami opiekowali się Niemcy bardzo rzetelnie i dobrze. No w tej chwili rozumiem, że już jest tylu przewodników polskich takich, że to te kursy, które ciągle się odbywają, bo to jest w statucie IVBV, że mają nowi nachodzić, że to ma płynąć wszystko, to oni są przez już Komisję Szkolenia Techniczną, Komisję IVBV w Polsce, czyli tego naszego PSPW robione. Jakie są uprawnienia takiego przewodnika? Taki przewodnik praktycznie może wszystko, bo on jest zarówno, możemy prowadzić na szlakach skalnych, prawda, jak i na szlakach lodowo-śnieżnych wysokich. W różnych krajach. Niektóre kraje mają
zablokowane usługi tylko dla swoich przewodników. Wiem, że tak było w Kanadzie, w Stanach, w niektórych rejonach, niektóre rejony. Jak jest obecnie? Nie wiem, powiem szczerze. Ja się troszkę od tego wszystkiego odsunąłem, no bo moja kariera w naturalny sposób zbliża się ku końcowi, więc niewiele, nie wszystkie rzeczy mnie interesują. Ale generalnie, jeśli chodzi o Europę, to jest tak, że mając te uprawnienia, możemy we wszystkich państwach podejmować pracę. No cóż, sytuacja jest o tyle mało wygodna, że na skutek naszych wewnętrznych polskich rozgrywek, przetasowań i tak dalej, wylądowaliśmy tak, że praktycznie tego zawodu w Polsce nie ma. Nie jest zapisany, są inni przewodnicy, są przewodnicy tacy, którzy nie mogą dotknąć się tam do czekanej liny, prawda, tylko tak gdzieś w górach. Straszny bałagan jest. I to się oczywiście odbija na naszych układach i zewnętrznych. A do tego idea Unii Europejskiej piękna i tak dalej, ale no nie wszędzie się sprawdza. Pierwsi zaczęli Francuzi, jak to teraz jest, to nawet nie wiem, kto tam jeszcze. Zaczęli robić pewne trudności, a więc teoretycznie zapis jest taki, że można podjąć pracę, ale trzeba mieć miejscowe zezwolenia, no biurokracja, utrudnienie i tak dalej. No ja to rozumiem świetnie, jeśli bym tam stał przed biurem przewodnickim i nagabywał miejscową ludność do pójścia ze mną w góry. Ale w momencie, kiedy przyjeżdżam z moimi klientami i korzystam tylko z gór, które leżą za granicą, których można powiedzieć nie ma póki co, dzięki Bogu, no to trochę daje mi się to takie odbieram to jako szykanę. Nie chciałbym głębiej w to wchodzić wszystko, ale nie jest takie różowe. Natomiast co mogę powiedzieć o tych przewodnikach i VBV i w kraju, i że tak powiem obcokrajowcach? Zwykło się mówić, że to jest taka górna półka przewodnictwa. No i z tego, co ja przez lata widziałem, dotykałem się i brałem udział w tych różnych wchodzeniu po górach i stykałem się z tego typu przewodnikami, rzeczywiście to są doskonali ludzie. Doskonale przygotowani do swojego zawodu. I sam przeszedłem kurs, no więc wiem, po pierwsze trzeba wydać dużo pieniędzy, żeby taki kurs skończyć. No bo po pierwsze się płaci za to innym, no bo to jest zawód. Płaci się innym, do tego dochodzą koszty wyjazdów, koszty, no tak jak dla nas na przykład, no to koszty wyjazdów w Alpy i zajęcia, no bo nie da się wszystkiego zrobić w Tatrach. W Tatrach jakimś dziwnym trafem, ale nie ma lodowców, tak? Nie ma dróg pewnego typu lodowych. No także tam się robi to za granicą. Także trzeba zainwestować sporo pieniędzy, które oczywiście, jeśli to jest młody człowiek, który wchodzi w zawód i będzie go uprawiał dość intensywnie, odpracuje dość szybko i na pewno mu się to opłaci. No, wymagania są takie, jak mówiłem, wszechstronne. W tej chwili nawet VBV obejmuje też kanonik, jakieś spływy. Ja się boję wody, więc nie jestem zainteresowany. Naszych słuchaczy, którzy chcą więcej na ten temat usłyszeć, zapraszam na podcast z Maćkiem Ciesielskim, który tak dosyć szczegółowo opisywał ten temat. Natomiast my może właśnie przejdziemy już do sedna tej naszej rozmowy, czyli w takim razie, czym jest czarne przewodnictwo? Czarne przewodnictwo, no to jest kłopot, ból i nieprzyjemność, tak bym to określił. Mianowicie, jeżeli gdziekolwiek pojawi się jakaś działalność ludzka, czy to z handlem, czy z produkcją, z usługą i tak dalej, dookoła zawsze znajdują się ludzie, którym wydaje się, że można w sposób łatwy, prosty i miły, że coś to takiego, też zarobić pieniądze. Najpierw powstają mity o ogromnych zarobkach, a potem ludzie zaczynają
robić, bo to jest proste. No co to tak facet uwiąże sobie na linię człowieka i idzie. Ja tu mam kilka przykładów takich działalności. Takim był na przykład kwestia osławionego już dzisiaj przemytu alpinistów. On się wziął naprawdę z potrzeb dofinansowania wyprawy. Potem się zorientowano, że można te koszty zminimalizować, swoje wkłady własne i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, no tu powiedział cioci, tu powiedział wujkowi, tu znajomi, tu ktoś, tu cały. I co? Zmieniło się to w obrzydliwą organizację przemytniczą. No, skończyło się tym, że ładnych parę osób musiało posiedzieć w azjatyckich więzieniach, że no w ogóle nie w porządku. Ta sama historia dotyczyła, to nie tylko z Indiami, to z Afganistanem, z kożuchami, zegarkami. Nagle wszyscy się rzucili. To samo było z robotami wysokościowymi. Roboty wysokościowe wymyśliliśmy my. Niewątpliwie wpadli na to. Było to, uważam, świetne. My jako wspinacze, tak, jako taternicy alpiniści. Było to o tyle świetne, że pozwalało bez kolaborowania z tak zwanym czerwonym, bez oszukiwania ludzi, bez robienia w konia i tak dalej, zarabiać godziwe, czy nawet bardzo godziwe pieniądze. Oczywiście, jeżeli trzeba było malować i czyścić z rdzy, jak ktoś malował na rdze, no to obciąża jego sumienie i powiedzmy kogoś, kto dozorował, bo to różne były ekipy. Ale na początku to nie miało specjalnie miejsca, robiło się starannie tam. No, były różne układy, ale była to praca. Była to praca fajna, ponieważ działaliśmy w niedużych grupach, często gęsto fajnych kolegów, więc te wyjazdy, te roboty były rodzajem przygody i tak dalej. No i co się zrobiło? Nagle się to rozlazło wszystko, bo wszyscy postanowili zarobić i żyć z robót wysokościowych, więc się zrobiły obrzydliwe, pojawili się ludzie, którzy wykorzystywali, płacili ludziom grosze, zarabiając krocia. Ludzie nieświadomie na tego szli, no i tak dalej, i tak dalej. Ale opowiadam o tym tylko, żeby w kontekście tego czarnego przewodnictwa czy innych. Otóż obserwujemy od jakiegoś czasu, już dość długiego, sporą grupę ludzi, co i raz się jakieś nazwiska pojawiają, którzy obchodząc różnego rodzaju przepisy czy możliwości zdobycia zawodu, biorą się za uprawianie go. Biorą się za i świadczą usługi ludności. Tu są dwie sprawy, nakładają się. Jedna to jest taka, że nie mają uprawnień, ale powiedzmy, że to jest drugorzędne, biurokratyczne, jakbyśmy dziś powiedzieli, lewackie, bo to takie wszystko, tak? Bo to wolny człowiek może robić, ale z drugiej strony biorą, to jest dobre określenie, nawet jako są duże, cudze dzieci często i innych różnych ludzi, naiwnych, bazując na ich naiwności, bazując na ich niewiedzy, narażają na bardzo przykre doznania. Jeden, drugi i trzeci wypadek śmiertelny, wypadki, które skończyły się szczęśliwie, to znaczy chorobą, tylko jakąś kontuzją, no świadczą o tym. Ci ludzie proponują usługi za oczywiście dużo niższe pieniądze. W związku z czym druga strona, czyli klienci, w swojej, że tak powiem, pazerności czy czymś mówi, co ja będę płacił tyle pieniędzy, jak za co? No ten taki sam, tylko no to biorą i płacą mniej. Pracą mniej, no a spotykają ich za to różne nieprzyjemne historie. Czasem niektórzy z tych czarnych przewodników, te biura takie usługowe, no piszą plany tych wycieczek, wyjazdów. No, jeżeli ktoś choć trochę się na tym zna, to wpuknie się w głowę. Nie dość, że wszystko ma razem trwać 10 dni czy krócej, to jeszcze w międzyczasie Wenecja, w międzyczasie Arko, w międzyczasie zwiedzanie zabytków, pobyt nad morzem, góry i 3-4 tysięczne szczyty. No wiadomo, że tego się nie da nijak zrealizować, bo jeszcze pogoda przecież, bo tak dalej, tak dalej. No, jakby to powiedzieć, polskie prawo w
wydaje się, a i w ogóle nie jest za bardzo przygotowany na walkę z takimi tymi historiami. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać dalej. Najbardziej istotną sprawą, na przykład we Francji, to jeżeli przewodnik, usługodawca nie weźmie pieniędzy za usługę, no to nie jest traktowany jak przewodnik, to nie ma się do niego jak przyczepić. No, a ci ludzie potrafią jakoś cwano to robić. Puszczają przez organizacje jakieś klubowe, pseudoklubowe. No tak czy inaczej, w inny sposób te pieniądze wyciągają. No, w inny sposób te pieniądze wpływają. Jest to układ dość skomplikowany. No i przez takich ludzi jak ja, powiedzmy, odbierany źle, bo tak jak mówię, z jednej strony ja musiałem wykosztować się, jakieś pieniądze włożyć, pracę, moje wielkie doświadczenie, które miałem jeszcze rozbudować i tak dalej, i tak dalej. No, płacę, że tak powiem, podatki za te usługi wszystkie. Jednym słowem, chodzę i jestem świadomy i niemiany. Natomiast tutaj, no zachowują się nie w porządku, no. Ale nie bardzo jest jak z tym zawalczyć skutecznie. A czym w takim razie są to właśnie wyprawy partnerskie? Bo to jest ludzie szukający przewodników, często trafiają na takie właśnie określenia. No cóż, no to są to... Wyprawa partnerska to jest... No zgrabny wybieg. Ludzie przed wyjazdem, tak jak się orientuje, to ci ludzie wszyscy zapisują się do takiego czy innego klubu, stowarzyszenia, grupy, to różne tam nazwy przybiera, rozmaitych nazw i tak dalej. Zapisują się, jadą, mają do podpisania taki dokument, z którego wynika, że nic nie wynika najczęściej, bo czytałem takie, że właściwie sami są odpowiedzialni za siebie, organizator za nic nie jest odpowiedzialny. Wpłacenie pieniędzy... Ja nigdy nie brałem udziału w czymś takim, ale ponieważ kilka razy ocierałem się o... No jako powiedzmy sobie ekspert od tych spraw, w tamtym czasie ocierałem się o jakieś rozprawy, to widziałem, że na przykład niektórzy płacili na parkingu w Chamonix pieniądze, ktoś tam gdzieś indziej przelał i tak dalej. Nie umiem odpowiedzieć dokładnie, jak wygląda. W każdym razie pieniądze nie są za usługę przewodnicką, tylko pieniądze są za transport, dojazd busem, żywność wspólną, schronisko, kolejkę linową, etc., etc. A ci tak zwani liderzy, bo to się nie nazywają przewodnicy, tylko liderzy, opiekunowie, tak z miłości do gór i do ludzi kilkanaście razy w roku wchodzą na to Mont Blanc, czy tam na inny szczyt, tak jeżdżą z tej miłości do gór z tymi ludźmi. No i tak to wygląda wyprawa partnerska. W momencie, kiedy coś się dzieje, no to właściwie nikt nie ponosi odpowiedzialności, nikt nie jest winien, wszystko jest podpisane, byli na własną odpowiedzialność, zrobili i tak dalej, i tak dalej. No powiedziałeś, że jest to nie w porządku, bo ty się do tego przygotowywałeś, poniosłeś koszty, ale ktoś może powiedzieć, że no to jakby jest twój problem, tak? Natomiast no, powiedzmy chyba, że za przewodnikami IVBV idzie jakaś jakość. To nie są pieniądze wyrzucone jakby w błoto, jakby, prawda? Tylko jakieś formalne. Natomiast tak jak chciałem zapytać się w takim razie, żebyś powiedział naszym słuchaczom, jakie zagrożenia czyhają od strony czarnych przewodników? No cóż, po pierwsze, każdy przewodnik IVBV działający w Polsce, a myślę, że prawie każdy na świecie również, bardzo starannie przypilnuje zawsze tego, żeby po pierwsze sam jest ubezpieczony i przypilnuje ubezpieczenia klientów. Czy to rzecz ma się w Tatrach Słowackich, czy w Alpach,
czy w Pirenejach, on o to będzie dbał. Dwa. W momencie, kiedy zabiera klienta, zobowiązuje się, że tak powiem, co wynika z przepisów platformy i VBV, do opieki nad nim, a więc ponoszenia również odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Jak my mówimy, chyba najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać, to jest przeżyć klienta. Jeżeli coś się stanie klientowi, jakaś historia, bo wtedy jest bardzo trudno. W trudnej sytuacji staje. Jeżeli udowodnione mu będą jakieś błędy, zaniedbania, niechlujstwo, ignorancja i tak dalej, zła wola, to odpowiedzialność wejdzie nie tylko materię cywilna, ale i karna. Przewodnicy i VBV są świetnie przygotowani, są świetnymi wspinaczami, są świetnymi narciarzami, ale jeszcze są bardzo dobrymi przewodnikami. Bo trzeba sobie uświadomić, słuchaj, że tego się trzeba nauczyć. Krótka lina, asekuracja na krótkiej linie, abstrahując, że to można również uczyć w Betlejemce takich rzeczy pewnych, ale to wymaga ogromnej wprawy i wiąże się z pewnym ryzykiem. To nie jest tak kwestia, jak tą linę masz, czy z tej strony siebie, czy z tej strony, czy na grani, prawda? Jakie są, czy odległość ma być większa, czy mniejsza, tą liną się cały czas operuje, gra. Idziesz po stromej grani lodowej, tak? Stromej, niestromej, w kazie na flance lodowej jakiejś i masz mieć krótką linę. Ten partner twój, czy partnerzy, dwie osoby, czy trzy, zależy jak tam są dopuszczone gdzie. Musisz go mieć bliziutko, ale za chwilę wejdziesz na jakąś przełęcz, schodzisz na lodowiec przez szczeliny i tak dalej, na lodowcu szczeliny i tą linę trzeba natychmiast wydłużyć, bo krótka lina nie ma sensu tam, tak? Więc ten przewodnik musi to umieć robić. Tu jest bardzo ważna jeszcze rzecz. Jedna rzecz, są przypisane ilości ludzi na przewodnika. Świat się umówił. Mówię o Alpach w tej chwili, ale w Tatrach jest podobnie. I na przykład na Matterhorn, dlatego to jest droga, przygoda i tak dalej, tylko zniesiono już dwóch, jest tylko jeden, przynajmniej na grani lwa. Jeden klient na przewodnika, ponieważ w pewnych trudnych warunkach atmosferycznych, załamaniach pogody, jakichś zdarzeniach, okazało się, że przewodnik sobie nie jest w stanie poradzić. Tak? A tu na przykład idzie 10 osób, czy 12 i dwóch liderów. No. W takim czarnym przewodnictwie. No proszę sobie wyobrazić jakąś panikę, coś niedobrego, głębokie załamanie pogody i tak dalej. Nie ma możliwości, nie wyobrażam sobie możliwości, żeby przewodnik odwiązał się od klienta. Jeśli tamten prosi, żeby być asekurowanym, nawet jak jest łatwy teren, płasko i pod górę, to będzie związany, tak? Będzie za niego odpowiadał. Przewodnik, w przeciwieństwie do tych różnych liderów i tak dalej, powinien i gdzieś znać drogę, a jeśli nawet nie zna, bo pojechał gdzieś pierwszy raz, bo takie usługi też się zdarzają, to ma to przygotowane. Powinien umieć obsługiwać kompas, mapy, GPS-a. Musi wiedzieć, jak przeczekać, jak wezwać pomoc. Musi znać telefony z tego rejonu, gdzie działa, jak się... Jest to profesjonalista, który jest przygotowany. Natomiast ci liderzy często są w ogóle nieprzygotowani. Ja czytałem, taką sprawę jedną miałem, gdzie poruszyło mnie... zginął człowiek. Ale poruszyło mnie co? Że ci opiekunowie, nie tylko, że oni nie mieli wiedzy, że nie umieli, że w ogóle trzy lewe ręce, ale taki nieprawdopodobny brak empatii,
Przecież jeżeli spotykasz kogoś w górach, obcego człowieka, a idzie jakoś wolno, albo jest starszy, albo blady, albo nie wiem, ma rozciętą rękę czy głowę, to zainteresujesz się, prawda? Zapytasz, poradzisz, czy możesz. To jest, nie musisz się narzucać, ale zaproponujesz, prawda? Czy wspólne schodzenie. A tam, no proszę sobie wyobrazić, że siedzi w bezpiecznym miejscu, przypięty przy dobrych, stałych kotwach, siedzi taki lider i poucza jakiś po płacie śniegu. A linę ma w plecaku, może ją wyjąć. Więc to są niebywałe rzeczy. Ja ze swojej strony odradzam, to znaczy namawiam ludzi do tego, żeby bardzo starannie wybrali ludzi, którym się chcą, fachowców górskich, którym się chcą oddać w ręce, że tak powiem. W tej chwili, przepraszam, w tej chwili są strony, są różne wymiany zdań i tak dalej. Można się dowiedzieć czegoś, skąd się wziął ten przewodnik, kiedy został przewodnikiem. Jeżeli został na przykład na wiosnę tego roku, no to czy latem, to możemy myśleć, że jego doświadczenie jest mniejsze niż jakiegoś większego. On jest dobry, możemy, no musimy się nastawić na to, wybaczyć mu pewne rzeczy. Jeżeli bierzemy przewodnika i wszystko jest wiadome, możemy sprawdzić i ten człowiek ma tyle lat, co ma, no to na pewno będzie bardzo dobry, ale jeżeli się chcemy ścigać po górach, to może nie z nim, tak? Bo to on będzie szedł wolniej, będzie rozsądniej. No, takie różne historie. Jeżeli natomiast decydujemy się wziąć udział w jakiejś wyprawie, takiego klubu czy coś, no to trzeba też sprawdzić, też prześwietlić. Dramat polega na tym, że ludzie nie wiedzą wielu rzeczy. Po prostu są... Ja nie chciałem powiedzieć zieleni, ciemny jak tabaka w rogu się. No tak czy inaczej łatwo go nabrać. To jest na tej samej zasadzie jak kobitka w domu, jakaś pani nie będzie się znała, nawet pan na hydraulice. Przychodzi fachowiec. No są rzeczy oczywiste, jak na przykład czy rura jest pionowa czy pozioma, ale są takie niuanse, gdzie pogubimy się, nie? On mówi, tak ma być. No, potem przycieknie do sąsiadów, tak ma być. No, tylko tu szkodliwość jest, jak jest kiepski fachowiec, większa. No jednak, no ja bym był za tym, że jak ktoś zupełnie od zera tak startuje, wychodzi, żeby jednak oddawał się w ręce ludzi sprawdzonych. Ludzi takich, gdzie może kontakt, bo bardzo... Często z tymi czarnymi wodcami, jak mówią Słowacy, no to no nie ma kontaktu. Nie ma kontaktu, nie ma pieniędzy, nie ma usługi, nie ma odpowiedzialności. No różnie to bywa. Na co w takim razie należy zwrócić uwagę, kiedy szukamy przewodnika na jakiś tam nasz górski cel? Przede wszystkim, kiedy już dojdzie do spotkania, do czegoś, nie widzę powodu, on to powinien sam zrobić z siebie. Przedstawić się, pokazać i na przykład pokazać ważną licencję. To nie chodzi o ekshibicjonizm, prawda, i tak dalej, ale wiesz, głupia za przeproszeniem pomoc domową. Tak przychodzi ktoś i pokazywał referencje jakieś, nie mówiąc już o dzieciach, o tym, prawda, ktoś tam ma jakiś kierowca też, no, z poprzedniej firmy, no dlaczego my nie mamy, kiedy świadczymy usługi, które się ocierają o zdrowie i życie, tak? No więc proszę bardzo, mam licencję. Jak mam licencję, to znaczy, że przeszedłem unifikację, to znaczy, że jestem na bieżąco i tak dalej. No i tyle. I jest jakaś granica taka... Przede wszystkim możemy zadawać pytania. To znaczy klienci mają prawo, a nawet obowiązek zadawać pytania. Czy pan już był na tej górze? Czy pan zna tą drogę? Czy my jesteśmy tacy? Na ogół to wygląda tak, że ludzie się licytują, że są słabi, że amatorzy i tak dalej. No a dla kogo jest przewodnik? No Reinhold Messner raczej nie weźmie sobie przewodnika, nie? Tak, po prostu pytać, dociekać.
co sobą reprezentuje, co może, czy był tu, czy zna rejon. Tak. A są jeszcze takie firmy jak agencje wyprawowe. Jaka jest cecha tych firm? To jest tak, ja troszeczkę nie wierzę, mówiąc krótko, nie wierzę w takim klasycznym stopniu, jak tu nawet w Alpach mamy, w przewodnictwo tam wyprawowe, himalajskie i tak dalej. Zresztą uważam, że każdy, kto powie, że na pewno wyjdzie w góry i na pewno wróci z klientem i że zapewni mu absolutne bezpieczeństwo, to albo jest kłamcą, albo jest niespełna umysłu. Nie można tak. A im góry wyższe, im trudniejsze, tym szanse mniejsze. Natomiast może rzeczywiście pomóc w zorganizowaniu i tak dalej wyprawy. I teraz, jeżeli agencje takie powstają, no cóż, oni, pracownicy agencji, nie muszą się znać na wspinaniu tak naprawdę. Oni muszą się znać na tym, jaki sposób dotrzeć na miejsce, tak? Czyli muszą mieć kontakt z agencjami na miejscu tego. Muszą mieć kontakt z organizowanymi, z tymi, którzy organizują karawany. Muszą mieć wreszcie kontakt z przewodnikami czy biurami, które zajmują się wynajmowaniem szerpów. Być może to być tylko jedna agencja, ale w każdym razie oni tu muszą. I oni zbiorą ludzi, do ich, rozumiem, obowiązków powinien należeć zakup biletu, tak? Oni mogą przedstawić standardową sugestie listy rzeczy, które trzeba zabrać i zaznaczyć te, które koniecznie muszą być na wyposażeniu. No i co? I tyle. A jak rzetelnie do tego podejdą, to chyba zależy od poszczególnej firmy. Czy będą chcieli sprawdzać, czy mówić, czy doradzić, czy wyczują tak empatycznie, że ten pan to sobie świetnie radzi, a w ogóle piąty raz jedzie, tak? A ta pani to jest zagubiona, w związku z czym z nią jeszcze dodatkowe 20 minut rozmowy, telefon, jeszcze to, niech pani przyniesie, niech pani pokaże nam to, te swoje swetry, czy one, to my ocenimy, czy one są dość ciepłe, czy nie, coś poradzimy, może coś innego kupić. To już jest kwestia ludzi, prawda? Poszczególnych, empatii tych ludzi. W tej chwili trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że przemysł turystyczny w ogóle się strasznie rozwinął i ruszył i tak dalej, w tym góry. I te wszystkie opowieści o solidarności ludzi gór, braterstwie i tak dalej, to już między bajki włożyć. Głównie firmy różne, różni ludzie świadczący usługi, nastawieni są głównie na dochód. Komercjalizacja. I żeby nie wiem jakie miny robił, jak zapewniał, że dba o swoich klientów i jak blisko mu na sercu, że jak bardzo mu na sercu leży, żeby wrócił zachwycony, a jego aparat pełen znakomitych zdjęć, to on przede wszystkim widzi taki organizator kasy. Jeżeli w tej chwili na przykład, bo mówimy o przewodnictwie, ale powiedzmy sobie, to się też kursy dotyczą, kursy w pewnym momencie stają się jakby usługą przewodnicką, prawda? Bo jeżeli ktoś ma kursy ustawione w ten sposób, że one się stykają ze sobą, no przecież to jest komercha, czysta komercha i nie ma co udawać. Jeżeli jeden kurs się kończy, to nie ma czasu, dnia, żeby poświęcić osobie, która sobie trochę nogę skręciła, albo był wyjątkowo brzydki dzień pogody i coś zepsuł. Powinny być jakieś dystanse. To widać. To jest od wspinania po usługi przewodnickie, po wszystko dookoła. No, gdzie się nie obejrzy, to się płaci. To jest w ogóle trend taki, myślę, że i na świecie, i w Polsce. No ale ta druga strona musi być wyczulona. Ja nie... Proszę bardzo, jak ktoś chce korzystać z czyichś usług,
no to musi, no też odpowiada, też bierze na siebie. No, ale równie to samo możesz powiedzieć, znaczy można powiedzieć o przewodnikach i VBV, że to też jest komercja, że chodzą dzień po dniu, prawda? Jest sezon, w tym miesiącu chodzi się na tą górę, a w innym na inną górę. To prawda, wszyscy, bez wątpienia wszyscy. Natomiast ja mam wiele wątpliwości, ale tak jak mówiliśmy, kiedyś zapytałeś mnie, jak widzę przyszłość. Nie wiem. Jak powiem, że czarno, no to kiepsko zabrzmi, nie? Ale w tej chwili na przykład obserwuję takie zjawisko i ja nie wiem, czy to jest dobre zjawisko. Obserwuję zjawisko, jak moi koledzy chodzą w pogodę, w czasie pogody i pory roku z klientami na szczyty, na które jeszcze parę lat temu nikt by się nie odważył pójść. Z jednej strony naczelnik prosi, GOPR prosi, TOPR, wszyscy proszą, że nie, w takie góry nie. Park wydaje komunikaty, śnieg leży, a tu sobie wchodzą na szczyt wysoki, taki czy inny tacy słowacki. No wiadomo, przewodnik na linie, no bezpiecznie, ale czy to nie jest zachęta dla innych, żeby, że tak powiem, olali? Takie te, a jeżeli on z przewodnikiem sobie poradził, to ja sobie co nie poradzę? Też sobie poradzę. I widzi się coraz więcej ludzi bez przewodników, takich zupełnie, ani to taternik, ani to turysta, nie wiadomo co, i łażą. No mnie na przykład, na czym to? Gdzie to ja byłem? Chyba na zwykłej grani kościelców, tak. Minęło mnie dwóch ludzi na żywca, bez żadnej asekuracji, którzy ani bardzo taterników nie przypominali, ani tak wszyscy tam chodzą, to oni też tam poszli. No, póki się nic nie urwie, póki jest sprawny, póki nie zabłądzi, a ludzie idą, to wszystko okej. Okay. Tylko czy to, a jak zabłądzi, jak się coś urwie, a jak się potknie, a jak się przestraszy. No, ale to jest no, wolne góry, wolny kraj. Wiesz, ustawa mówi, że każdy się może wspinać, tylko ma mieć sprzęt atestowany i tak dalej, także każda babcia może powiedzieć, wnuczku, dosyć karmienia tych kaczek, idziemy na żebro granata, nie? Babcia tu ma linę zrobiła na drutach i nie wiem. No i tym zjawiskiem, o którym przed chwilą opowiadałem, powiem, że jestem zaniepokojony, to coś jest nie tak. Były dawniej taka pora w Tatrach, przynajmniej warunki, kiedy, jakbyśmy mówili, dżentelmen w górach nie bywa. Takie często są komentarze po wypadkach, że to jest czas, w którym powinno się siedzieć w barze, w schronisku, a nie wychodzić w góry. No tak. Po prostu siedzisz w barze, siedzisz w górach, tam wiesz, idziesz sobie na wycieczkę. No, jest to prowokowanie. Wielu moich kolegów jest tak niebywale sprawnych i odych, bo to jest teraz nowe pokolenie, że tak powiem, zaczęło świadczyć takie usługi, że oni sobie poradzą. No może klienci tego wymagają, wiesz, mają urlop krótki, 2-3 dni przyjeżdżają i no, trzeba zrobić, no, tak? No tak, ale być może przewodnik też jest od tego, żeby powiedzieć, proszę pana, w tych warunkach ja przynajmniej się nie podejmę. Ryzyko jest zbyt duże. Nie, że pan umrze i ja z panem, tylko że pan złamie nogę. Bo musimy chodzić po śniegu, który przykrywa kamienie, jest niezwiązany, nie widać. To jest taka pora, że ja nie pracuję. Z trzeciej strony, no wszyscy teraz chcą mieć pieniądze, wszyscy chcą mieć Land Rovery, wszyscy chcą mieć, prawda? Taki czas, czas konsumpcji, czas tego i rozumiem. To znaczy, mówiąc krótko, ja nie osądzam tych moich kolegów. Ja ich nie wiem, jak się czują, to się czują. Sam się czułem, były czasy, że się czułem bardzo mocny. Ja bym w tej chwili, no w ogóle nie wezmę klientów pewnych na pewne wspinaczki czy drogi. Nie podejmę się, bo tak muszę być sprawny. No i tyle. No i to jest tak, jeżeli się czują. Natomiast jeżeli zdarzy się, nie daj Boże, odpukam, wypadek, no to boję się, że może się być w trudnej, bo będą pytania. To jest tak jak z kursami taternickimi. Mam kolegów, mówię kolegów, głównie koledzy są, którzy chodzą
na, w moim przekonaniu i za moich czasów, na bardzo trudne drogi. Albo na przykład dokonują zjazdu wschodnią ścianą mnicha. Ja się pytam, czemu ma służyć kurs? Bo tu trzeba stąd zacząć pytanie. A przypominam, kurs to jest 10 wyjść w góry. I za chwilę słyszę opowieść tego samego faceta o tym, jak to kursant dwa razy na dwóch różnych drogach nie mógł dojść do stanowiska, bo tak poprowadził linę, że go zablokowało. Więc ja się pytam, czy mu jest potrzebna ta wschodnia mnicha, czy raczej może położyć ciężar na to, że na prostszych drogach, ale żeby jednak dochodził do stanowiska, czyli prowadzenie liny. A tam on się na tych super trudnych drogach to się nauczy, z kolegami będzie chodził. My nie jesteśmy trenerami, tylko instruktorami. I teraz, dzięki Bogu, nic nie ma, ale niech no się wydarzy, to się zastanowimy. Jeżeli na przykład na drodze X dojdzie do wypadku i ktoś by mnie się zapytał, jako biegłego, jako osoby, czy tam powinien znaleźć się instruktor z kursantem, to ja odpowiem, nie powinien. Bo ta droga dla nikogo o zdrowych zmysłach nie może być drogą kursową. Jeżeli chciał tam koniecznie pokazać, to mógł po kursie prywatnie sobie pójść na tą drogę. Ale póki się nic nie dzieje, no to chodzą. Jeszcze wracając do tematu agencji wyprawowych, to zapraszam słuchaczy na taki podcast z Tomkiem Kobielskim, który opowiadał o tym, czym cechuje się, czy jakie cechy powinna mieć dobra agencja wyprawowa i jak ona pracuje. Natomiast jeszcze o tych przewodnikach i VBV, no ponieważ ja jesteśmy w środowisku, ja no oczywiście też mam kilku kolegów, którzy są przewodnikami IVBV. Trzeba może powiedzieć, że wśród nich też jest specjalizacja, że jeden specjalizuje się bardziej we wspinaniu sportowym w górach, inny bardziej lubi narty, trzeci jeszcze tam inną aktywność górską. Warto chyba też wziąć pod uwagę, co chcemy robić i pod tym kątem sobie wybierać przewodnika. Cóż, myślę, że tak. Mnie jest może niezręcznie mówić takie rzeczy, ale no ja mam takich kolegów różnych, to dotyczy instruktora, to dotyczy przewodników. Ja mam taki probierz, jeśli chodzi o ten. Czy dałbym im w ręce moje dzieci? Może nie teraz, bo by go tam zrzucili w razie czego, ale kiedyś, jak byli macie, czy powierzyłbym pod opiekę? Jeżeli zapala mi się lampka, że nie bardzo, z różnych względów, to też innym ludziom bym nie polecał. Bo przewodnicy, poza umiejętnościami, to są ludzie, instruktorzy, przewodnicy, wszystko jedno. To są ludzie z krwi i kości o bardzo zróżnicowanych osobowościach. Niektórzy o nieprzyjemnych osobowościach. Niektórzy małostkowi. Niektórzy do rany przy uszu albo do serca. I teraz zależy kto, gdzie, z kim, tak? Niedawno, ponieważ moja żona ciągle wymawia mi, żeśmy zawrócili i nie weszli na szczyt Matterhornu, i ciągle ma nadzieję, że ze mną pojedzie, a ja boję się, że nie wiem, czy ten szczyt jest jeszcze dla mnie osiągalny. Ale to zależy od nastroju. Raz myślę, że szarpnę, a czasem myślę, że nie szarpnę. To mówię, słuchaj, no przecież możesz jeść z którymś z moich kolegów, zapłacisz mu i tego. I takiego jednego właśnie przedstawiłem jej. Rozmawialiśmy tam w szartach niby, ale mówię, bo to jest człowiek tak ciepły, tak serdeczny, a jednocześnie tak znakomicie poruszający się po górach, tak pełen kultury, że akurat z moją żoną by się, myślę, dogadał i ja i byłaby zadowolona. Natomiast mam takiego, no, którego w życiu bym nie, no, bo w jej ocenie byłby to kawał chama i jeszcze aroganckiego do tego i w ogóle więc w życiu. Ale są ludzie, którzy kochają tego drugiego, też z nim chodzą, nie? Także no to trzeba zobaczyć, ale jak pierwszy raz wybieramy kogoś i nie mamy wglądu, nie mamy znajomych, nie mamy nic, to pewnych rzeczy no, nie zobaczymy, bo w życiorysach i na tych nie wpisujemy sobie introwertyk albo jakiś tam inny, nie? Furiat na temat i tak dalej. No. Zdjęcia robimy z twarzy, mogą pokazywać różne rzeczy. No.
Kilkakrotnie wspomniałeś tutaj o tym, że przygotowujesz dla sądów opinie na temat wypadków w górach. Rozumiem, że tak o szczegółach nie wypada mówić, szczególnie na przykład o tej sprawie, która w tej chwili jest na wokandzie, czyli taki wypadek, który miał 2 lata temu może miejsce na Mont Blancu. Ale jeżeli byś tak powiedział, jakieś takie, nie wiem, powody, czy główne powody wypadków, które są w górach na wyprawach prowadzonych właśnie przez tych czarnych przewodników, co się rzuca w oczy? Ja nie mogę powiedzieć o sobie, że mam jakieś ogromne, znaczy na polskie stosunki może i spore doświadczenie, bo w kilku sprawach albo byłem biegłym, albo prowadzący śledztwo konsultowali się ze mną, mówiłem co sądzę, jak widzę i tak dalej, więc jakąś tam wiedzę na ten temat już posiadam, zebrałem. Wypadki w górach zawsze i nieodmiennie biorą się chyba z tych samych powodów. Niechlujstwo, lenistwo, biorące się z tego niechlujstwa albo tak, nieprzestrzeganie reguł, bo są reguły, pewne sposoby postępowania, brak takiej odpowiedzialności, no i rozbuchane ego. Rozbuchane ego. Instruktora? Czy przewodnika, czy uczestnika? O tak. I po jednej stronie, i po drugiej stronie. Jednej jest trudno, i drugiej jest trudno. Jeżeli ja mam na przykład klienta, który przywozi na Mont Blanc jedne cieniusieńkie rękawiczki. I on se da radę, on se da radę. Ja go zmuszam go do tego, żeby sobie kupił rękawiczki. Ja mam zawsze oprócz cienkich 2 pary grubych. I on kupił te rękawiczki i pod Mont Blancem w czasie silnej wichury na moich oczach wiatr kładzie je bezmyślnie na ziemi i wiatr porywam. I on zostaje. Dlatego właśnie ja mam 2 pary. No i ja miałem, on do tych cienkich, to by go szlak tam trafił, więc ja miałem, bo zawsze noszę i tak dalej. No ale tak, mógłby mieć naprawdę poważne kłopoty, mógł mieć odmrozić ręce. No i co tutaj byłoby, z czym tu gadać? No, a przecież ja mówię, nie odkładać na śnieg, trzymać, brać w zęby, chować za pazuchę i tak dalej, i tak dalej. A przewodnicy, no cóż, według mnie to niekoniecznie skończone jest wypadkami, ale były przykre historie. Uważam, że jak weźmie pieniądze, to za wszelki takie muszą wejść na szczyt. Nie muszą. Nie muszą. To nie znaczy, że trzeba uciekać przy każdej. Każdy pretekst jest dobry, ale moim zdaniem, jak się dojdzie do walota i wiatr na grani utrzymuje się w granicach 100 km na godzinę 90, to nie należy iść dalej, bo jest duże prawdopodobieństwo, że krok po kroku, zaciskając zęby, się wejdzie, ale jest też równie bardzo duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, bo takie były. A teraz jest kwestia odpowiedzialności, tak? Jaka jest odpowiedzialność? Bo zarządzanie ryzykiem. Jeżeli ja jestem, biorę klienta i idę z nim, to muszę spłycić to wszystko, tą górną poprzeczkę, zjechać na dół. On chce zrobić zdjęcia, on chce wejść, on chce swoje jakieś kompleksy uleczyć, albo nie uleczyć, albo tylko doznać. On ma mi ufać, on zapłacił pieniądze, 1000 rzeczy, a ja za niego odpowiadam. W związku z czym ryzyko muszę mieć, bo to jest wyjście w góry. Żaden wyczyn, żaden sukces, żadne te. Proszę bardzo. Jeżeli ja będę się wspinał na przykład będę jako instruktor pracuję, tak, i uczę, to niestety muszę to ryzyko podnieść. Muszę je podnieść, bo jeżeli nie puszczę kursanta, kursantki, nie puszczę nad głowę, nie będzie sam, on może zlecieć, może złamać nogę. No, zakładamy, że się nie zabije, ale może dojść do różnych rzeczy.
A jak z głazem zleci? On musi prowadzić, bo jeżeli ja będę prowadził, to jak będzie ze mną chodził przez 3 lata, to się nauczy, tak? Tak praktykowali kiedyś, takie były. Ale teraz, jeżeli mam go nauczyć w ciągu tych 10 wyjść, 2 tygodni trwania kursu podstaw, tak? Będzie daleko jeszcze, wiele będzie się musiał nauczyć, to on musi działać, tak? Więc tutaj to ryzyko podnoszę. A jak sobie pójdziemy we dwójkę, to jest nasza sprawa i naszego sumienia, odpowiedzialności za naszych bliskich, na takich, siakich, no wiesz, możemy sobie to windować. I to tutaj, i to jest strasznie ważne, żeby umieć to dopasować, że szybciej, że prędzej, że wygodniej, no trzeba, że trzeba bardzo uważać na to. A jeszcze jeśli chodzi o tych, o te sądy, no to powiem tak, z mojego doświadczenia wynika, że straszliwie działa znowu niewiedza i takie, wiesz, jak nasz, to dobry towarzysz, jak obcy, no to zły. Nie, w jakim sensie? No w sensie takim, że na przykład facet dopuszcza się karygodnej rzeczy, niechlujstwa, pychy, indolencji, jest sprawcą strasznej tragedii, ale broni go to określona grupa, w tym ludzi znających się świetnie na górach, tylko dlatego, że on jest od nich z klubu, albo dlatego, że go znają, albo coś. No to jest dla mnie niepojęte. To nie znaczy, że mamy sekować tego człowieka. Ba, możemy w naszym współczuciu jako kumplowi złożyć się na najlepszego obrońcę, bo to już potem wykracza za to, tak? Ale zostaje fakt. Tu są poszkodowani, tak? Nieraz do końca, do śmierci. Tu jest on, a tu jest... No i tak dalej, i tak dalej. I to robi. Kiedyś na przykład jeden... Zresztą to się tak bierze na przykład... Kiedyś mi pewien ratownik GOPR-u powiedział, panie, na lawiny to nie ma mądrych. A co by było, jakby wzięli przewodnika? To co to, lawina by nie zeszła? Jednak wzięli przewodnika, to by tam się nie znaleźli, bo on by nie poszedł. Prawda? Także to znowu pewną świadomość trzeba sobie zbudować i... Ale to się mówi na tych kursach, rozmawialiśmy o kursach, tak? Ja naprawdę wiele i naprawdę no staram się dać z siebie ile mogę. Nie tylko pokazując, tam wbijając te czekany, ale mówiąc na wykładach o niebezpieczeństwach gór. No to, że jest tyle przykładów, że jak przyjedziesz, to nie musisz wcale iść w góry. Trudno. Jest sposób na te 3 filtry, które Munter do lawin stosował, ale to można również na zwykły wyjazd, czy na skitur, czy na wspinaczkę, można to przygotować. A tłumaczenie, że a tak wyskoczyliśmy, bo nie mam czasu, no to trudno, no to jak nie miałeś czasu i tak tylko wyskoczyłeś, to umieraj. Kiedyś była taka historia i to jest takie sytuacje jak z tym hasłem. Mój kolega obserwuje, na zamarłej turniach, na drodze obok, mają stanowisko, ruszają do góry, jest trudna przewieszka, jest jeden hak. Tu na stanowisku się wpina w tego haka jednego w przewieszce i wali. Raz, drugi, trzeci, no bo raz. I on mówi, że to jest bardzo zły pomysł, bo ten hak jest tuż nad stanowiskiem, krótki współczynnik i tak dalej, może dołóż coś, bo jak tak wychodzicie. A facet mu na to mówi, że nie jest na kursie w Betlejemce, to on może robić, co mu się podoba. I wtedy mój kolega, nie dość, że instruktor, ratownik TOFR-u, powrócił się do niego słowami, to tu zdychaj, no tam jeszcze dołożył, już nie będę cytował do końca. I słuchajcie, wydaje się to straszne, nieludzkie, niekulturalne, ale to jest jedyne, co miał powiedzieć, no. Znaczy, można zamilczeć, machnąć ręką, ale no gadaj z takim, no. Potem będzie miało się pretensje, że się nie zareagowało. No. A właśnie jeszcze chciałem cię zapytać, bo też wspomniałeś o tych kursach turystyki wysokogórskiej, które ostatnio są organizowane w dosyć dużej ilości. Czy jeżeli ktoś się wybiera, nawet z przewodnikiem, zamierza tam odbyć parę jakichś wejść, czy jest to dobry pomysł, żeby pójść na taki kurs i zdobyć jakieś doświadczenie? Tak, z całą pewnością dobry.
Z całą pewnością dobry, tylko znowu jest to samo. Zależy kto, co, jaka szkoła i jaki instruktor. Wiele, może inaczej. Są szkoły, które przyjmują pracowników, instruktorów od przypadku do przypadku. W sumie nikt nie czuwa nad całością przedsięwzięcia. I teraz wszystko jest kwestią szczęścia. Jeżeli trafisz na kolegę X, no to masz miodzio, bo to jest uczynny facet z wieloletnią, dość wieloletnim doświadczeniem własnego wspinania trudnego i szkolenia, znający, solidny. No to masz, w czepku się urodziłeś. On ci żadnej głupoty nie sprzeda i rzeczywiście uczciwie nie będzie spoglądał na zegarek, że to już tyle godzin. Będzie robił. Jeżeli trafisz na inny egzemplarz instruktora, no to możesz mieć pecha. Bo on zrobi to źle. A dlaczego? No bo taki jest. No są dobrzy hydraulicy i źli hydraulicy. Są dobrzy instruktorzy i tacy, którzy nie są dobrzy z różnych powodów. Czy to jest kwestia, że nie ogarniają tego wszystkiego, czy to jest kwestia niechlujstwa, cwaniactwa, nie wiem, różni mają, rzadko robią. W każdym razie jest taka świadomość, trzeba mieć tą świadomość. No, natomiast jeżeli pójdziesz sam program tych kursów, my ciągle dyskutujemy, czy warto, czy się chce, czy nie, na przykład ratownictwo lodowcowe, szczeliny i tak dalej. No, jest to kwestia trudna do odgarnięcia, bo z jednej strony rzeczywiście dla ludzi, wiesz na czym to polega, te wszystkie flaszencugi i inne rzeczy, przeciwwagi, upiorne supełki, węzełki, przyrządy. A on jest pierwszy raz maliny i uczy się supełków. I teraz tak, nauczyć się supełków, nauczyć się tego wszystkiego. A potem umieć to wykonać Nie zrobi raczej tego, ale z drugiej strony on mówi, że on na lodowiec jedzie. No więc uczy się tego. Zakładam, ja przynajmniej, co? Zakładam, że ten człowiek, nim wyjedzie, to będzie wiedział, jakie to jest złożone, jakie to jest trudne, i że poświęci czas, tak jak im radzę, nawet latem, nawet w skałkach, nawet w ogrodzie, na przypomnienie sobie tych wszystkich historii. A w trakcie będzie to robił. I że jak zajedzie w te Alpy, to w trakcie marszu gdzieś wkręci z ciekawości raz, drugi, piąty śrubę w naturalny lód lodowca czy w jakiegoś seraka, którego będą mijać, jak to jest. Jak to zrobi? Jeżeli on tego nie zrobi, to powiedzmy tak, jak mój kolega na zamarłej turni do tego obok, co przed chwilą mówiłem. No bo my dajemy, ja daję warsztat, daję wiedzę, daję wiadomości różne, tak? A co? Każdy sobie z tym coś zrobi. Jak ludzie chodzą i studiują prawo, to dostają ilość wiedzy, tak? Rób to, przeczytaj to i tak. A jak widzimy na własne oczy dookoła, są ludzie, którzy przeszli, zakończyli, ba nawet dalej niby, a jakoś tak nie bardzo się w tym wszystkim poruszają. No to już trudno, tylko że tu ofiarami są inni. Tutaj też mogą być ofiarami inni, ale najbardziej poszkodowany będzie ten, kto z tego nie skorzysta. Natomiast kwestia trzymania czekana, wybijania stopni, zbudowania jamy śnieżnej, przetrwania, to niekoniecznie trzeba samemu zbudować, bo teraz te zimy takie, że czasem nie ma jamy, ale cała idea. Nie wiem, czy uwierzysz, ale ja się pytam, bo z całym szacunkiem dla XXI wieku, dla komputerów, dla internetu, dlatego, to jednak ja jestem fanem książek. I ja zadaję pytania tym ludziom często, czy mają takie książki w domu. Okazuje się, że nie mają. No się górami interesuje. Ja mówię, stary, ta książka, tu jest Pismo Święte, bo jak znam życie, to jesteś tu głęboko wierzącym katolikiem, a tu obok zaraz na kastliku ma leżeć ten podręcznik, taki czy inny. Nie chcę tu reklamy robić, bo nie znam się na tym. Reklamuję jedną książkę bez żadnych skrupułów im, bo uważam, że jest świetna, amerykańska. Jak mówi mój przyjaciel, luśnia Amerykanie wnika. Opisane rysunki toporne, każdy głupi zobaczy, o co chodzi.
i jeszcze przez prawdziwego alpinistę tłumaczona i opracowana i tak dalej, mojego kolegę, więc ręczę, że jest dobrą książką. To powinno być. Zobacz, przypomnij sobie. Ale to samo jest ze szkolnictwem. Nauczyciel daje, prawda? Jeden jest dobry, jeden jest durny. No, ja miałem z historii takiego nauczyciela, co mówił, cisza ma być, otwórzcie na stronie takiej i takiej. Już nie pamiętam, która to była strona, ale tytuł. Tam było, co tam było? Coś o arystokracji polskiej na wschód w XVII wieku. No i ja już na pamięć, a on siadał, potem się okazało, że miał kaca, głowa go bolała, a myśmy, no więc to był zły nauczyciel, ale byli świetni nauczyciele, którzy dawali, tylko trzeba to rozwinąć, zapamiętać. I tak samo tu jest. Ale może osoba idąc na kurs nie musi mieć w domu tej książki, ale na kursie powinna się może dowiedzieć, że to... No tak, ale że przychodzą od zera, tak jakby... Zaciekawienie. Ja się pytam, to górami się interesujesz. Niektórzy mówią, no to przyjechałem, bo nauczyłem na to narzeczonym. No to dobra. Ale niektórzy mówią, że te góry znają. No tak, ale nie korzystają z tych. No więc już po niektórzy tak, fotografują, znajdują i tak dalej. No jest nadzieja. Ja mam taką nadzieję, dlatego sprzedaję tą wiedzę. Zresztą no, ludzie nawet, mówiłeś, że szacunek masz do XXI wieku i do technologii, ale ludzie nawet podstawowych rzeczy, mam wrażenie, czasem nie wiedzą i miałem taki przypadek niedawno, że była ładna pogoda. Zaakceptowałem jakby wyjście gdzieś tam w góry, wiedząc, że będzie mocno wiać. No oczywiście jak wszedłem na grań, zgodnie z oczekiwaniami, z prognozą wiało, no i tam ktoś mnie pyta, ty idziesz? No ja się pytam, no ale co, wyście naprawdę nie wiedzieli, że będzie wiało? Takie rzeczy, wiesz, no sprawdzanie pogody w 2020 czy w 21 roku, kiedy będziemy publikować ten podcast, bo na pewno nagrywamy to pod koniec roku. No, każdy powinien mieć aplikację jedną i drugą i umieć korzystać ze stron, które podają prognozy. Przecież tam wszystko jest pokazane, no, tak. Na jakiej wysokości, jaki wiatr wieje, prawda, to się zmienia. Ale w tej chwili te kursy tego uczą. No właśnie. My mówimy, może... pokazujemy o nich wiele, tak. No. Ale właśnie, jak ja się przedstawiam i mówię tam już jakimś tym swoim, jak już podział jest na grupy, często tam do mnie trafia jakaś grupa, to wiele razy już było, wiemy, kto ty jest, już sprawdzili. Ktoś tam wiedzieli, że nazwisko to sobie sprawdzi. I to jest dobrze, no to co mówiłem, prawda? Już wiedzą tam, że byłem tu, że byłem tam, że to robię, że tyle lat. No i to od razu inaczej się robi. Jeszcze do tych kursów tylko wrócę. Otóż ja mam jedno zastrzeżenie do tych zimowych kursów. Jedno jedyne właściwie. Resztę to można lepiej, można gorzej, można w lewo, można w prawo. Otóż ja uważam, że one powinny być w mniejszych grupach. Uważam, że powinno na jednego instruktora przypadać 4 kursantów, a nie 6. Bo mam na to dowody, że w pewnych sytuacjach jeden instruktor nie jest w stanie zapanować nad 6 osobami. Z jednej strony jest ciąg, żeby robić poważniejsze wycieczki, gdzieś tam wejść i tak dalej, a z drugiej strony właśnie ta ilość powoduje, że nie. Natomiast jeżeli jest kwestia tych technicznych rzeczy różnych, to też łatwiej jest pracować z 4 niż z 6. Ale boję się, że tego się nie da przebić, bo tu ekonomia wchodzi. Mówiąc krótko, 6 osób, mniejsza cena i tak dalej. Ale ja zacząłem 2 razy miałem takie, że ogłosiłem taki swój kurs. Nie tam jakiś program PZT, tylko że ten. I właśnie 4 osoby, koszty były mi wyższe, ale wcale nie tak znacznie. No i tak. I bardzo zadowoleni ci ludzie byli. I zresztą jak rozmawiam nieraz z ludźmi, z którymi pracuję, grupami 6-osobowymi, bo i mówię, czy nie znoszą wrażenia, to oni przyznają rację, że woleliby być we 4. No ale to jest teraz ta komercjalizacja i tutaj no, to jest tak, jak zmieniło się też w taternickim szkoleniu. Zawsze były 3 osoby. 2 osoby na jednego instruktora zimą, a teraz jest 3, bo no i cały tam długo by
mówić te wytłumaczenia, które są. Czyli wybierając czy przewodnika, czy kurs, sprawdzajmy, czytajmy. Fajnie to moja koleżanka kiedyś skwitowała a propos koleżanki, która oddała się w ręce lekarza, który coś tam jej spartolił i skwitowała to, że jak idzie do fryzjera, to czyta opinię o tym fryzjerze, bo nie pójdzie. No właśnie. Opinię, a oddała się w ręce lekarza, nie sprawdzając, wierząc tylko w to, że ma dyplom. Mm-hmm. I tutaj też czytajmy, sprawdzajmy, czy dostaniemy to, co chcemy. Dziękujemy w takim razie za kolejną wizytę w naszym podcaście. No i zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Dziękuję. Dziękuję.